Witam wszystkich, nazywam się Tomasz Baszczewski. Dzwonię do Was dzisiaj niestety z pochmurnego Wielunia, aczkolwiek z dobrymi informacjami. Więc to nasze spotkanie dzisiaj, pierwszy webinar będzie trwał około 30 minut. To będzie dotyczył polisolokat. Polisolokat, czyli ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, przez które te produkty klienci oszczędzali po to, żeby regularnie odsuwać do siebie środki i przeznaczyć je w przyszłości na konkretne cele. Ok, co mogę powiedzieć? Tak jak powiedziałem, nazywam się Tomasz Baszczewski, pochodzę z okolic Wielunia. Od ponad 13 lat zajmuję się branżą finansowo-prawną. Prowadzę kancelarię, pomagam ludziom poprzez edukację, dzięki czemu odzyskuję swoje pieniądze, czas, spokój, realizuję swoje marzenia, plany i cele. Często zadaję pytanie, w czym mogę Ci pomóc? Jest to istotne, dlatego że nasza kancelaria zrzesza inne kancelarie w Polsce, ponad 20 instytucji niefinansowych, czyli też stowarzyszenia, fundacje i różnego typu inwestorów. Ale tak pokrótce, KNF Team to spółka zrzeszająca, tak jak powiedziałem, kilka świetnych kancelarii, dzięki czemu naszą technologią, poznajemy problemy klientów, bezpośrednio kierujemy je te sprawy do odpowiednich specjalistów danej dziedziny. Pomagamy ludziom poprzez, tak zaznaczam kilkukrotnie już, edukację, dzięki czemu odzyskują swoje należności, zyskują spokój, czas, realizują swoje cele. Wachlarz naszych usług ukierunkowany jest na potrzeby klientów instytucjonalnych, indywidualnych, dość dynamicznie zmieniających swoje podejście do biznesu, do życia. Wiemy, że rynek jest dosyć mocno wymagający w dzisiejszych czasach. Zapewniamy oczywiście kompleksową pomoc prawną dla osób fizycznych. Wszystkie sprawy są prowadzone poprzez kancelarie prawne, przez mecenasów, radców prawnych, aplikantów też, którzy się uczą u boku najlepszych fachowców, doktorów prawa. Oczywiście kompleksowa pomoc jest skierowana, tak to znaczy, dla osób fizycznych, osób prowadzących przedsiębiorstwa, osób prawnych. Indywidualnie analizujemy korzyści dla każdego i ryzyko każdej sprawy. Nie jesteśmy powiązani kapitałowo z żadną instytucją finansową, co jest gwarancją bezstronności, co jest też bardzo ważne, i rzetelnie wykonanej pracy. Często też ten temat był poruszany w kilkanaście czy kilka lat temu, kilkanaście lat temu wstecz, po to, żeby uwiarygodnić pewną firmę, która zajmowała się na przykład doradztwem finansowym. Myślę, że branża prawna też musi być krystaliczna. W chwili obecnej głównie zajmujemy się odzyskiwaniem utraconych pieniędzy z polisolokat. I oczywiście, tak jak powiedziałem, dzięki temu, że zrzeszamy kancelarie prawne, mamy całą paletę dziedzin prawnych. Naszym celem jest pomoc jak największej liczby klientów na terenie Polski i poza granicami. Może przejdę do prezentacji. Jak Państwo widzą, KNF Team jest to firma, która powstała w 2000, w Wigilię, można powiedzieć, Bożego Narodzenia 2013 roku. Niestety doszło do rejestracji 4 stycznia w Wielkiej Brytanii spółki ZO. Dzisiaj ta spółka ZO jest przekształcona w spółkę komandytową ze względu na jej rozwój. Druga spółka powstała w 2015 roku, w lutym, w Polsce, spółka ZO i kilka dni później spółka jawna o nazwie KNF Team. To, jak powiedziałem, podsumowując wcześniej, ważne jest to, że też firma nasza, w związku z tym, że jest młoda, ale dynamiczna, pozyskała ponad jednego roku 1000 klientów. Co jest najważniejsze, misją firmy jest zapewnienie klientom poczucia bezpieczeństwa poprzez budowanie nowych i udoskonalanie funkcjonujących usług prawnych. Oczywiście Państwo poznają też nowe usługi, które są niedostępne przez u innych partnerów czy też konkurencji. Córka nasza to jest Kancelaria Należności i Finansów Team, której celem jest tak naprawdę prowadzić misję pomocy poprzez edukację, tak, oraz wdrożenie nowego zawodu w Polsce o nazwie asystent prawny. Oczywiście wdrożenie tego zawodu zajmie opcjonalnie kilka lat.
względu na to, że to nie są proste procedury. Będziemy o to walczyć. Oczywiście dzisiaj jest to w naszych strukturach nieformalna nazwa współpracownika. Każdy jest asystentem prawnym, bo jest to łącznik, który będzie łączył społeczeństwo a kancelarię czy fachowców. Jest to istotne, żeby każdy dzięki temu też mógł się rozwijać. Czas pokaże, jak nam się uda ten zawód wdrożyć. Jaki model pracy stosujemy? Najważniejsze jest to, żeby podejść, tak powiem, technicznie, ze względu na to, że w dzisiejszych czasach dużo osób narzeka na brak czasu z różnych przyczyn, więc żeby klienta nie zanudzać, to co nas wyróżnia, że często powtarzam na ulotce, analiza Twojej sprawy jest bezpłatna. Oczywiście nie mylić to z analizą prawną czy audytem z małymi wyjątkami. Analiza Twojej sprawy polega na tym, że najpierw wypełniamy krótką ankietę. Ankieta polega, jest bardzo ważna ze względu na to, że to ankieta to jest około 1 do 5% całej procedury, którą wypełnia nasz współpracownik. Zadając kilka pytań, my jesteśmy w stanie już ustalić, w jakim kierunku, jaki dział jest w stanie obsłużyć naszego klienta i oszacować ryzyko i oczywiście też koszty prowadzenia. Czy to będzie na zasadzie success fee, gdzie klient poniesie opłatę tylko na końcu naszego działania w momencie uzyskania odpowiednich korzyści dla klienta, czyli najczęściej mając na myśli tutaj wygraną. Chociaż postaram się Państwu na koniec podać przykład, kiedy przegrana jest też wygraną dla klienta. Po otrzymaniu ankiety robimy analizę prawną. Na podstawie analizy prawnej, oczywiście a propos analizy prawnej, niektórzy nasi współpracownicy z doświadczeniem stosują tą analizę prawną na spotkaniu, jest bardziej zaawansowana. Klient uzyskuje raport, ofertę, prowadzenie, czyli całe wdrożenie całych procedur, ma ogólny wcześniej zarys, cały taki biznesplan, patrząc oczyma przedsiębiorcy, czyli widzi początek, środek i koniec. No i oczywiście to, co jest ważne, to co wdrażaliśmy w 2016 roku i 2017 głównie, to serwis, czyli obsługa posprzedażowa, bo w dzisiejszych czasach niestety migracja klienta nie jest spowodowana ceną, tylko bardziej brakiem jakiejkolwiek opieki, reakcji. Około 60 paru procent osób migruje z firm, dlatego że nikt się nimi nie interesuje. Przykładem są na przykład sieci komórkowe, gdzie na przykład nowi klienci są bardziej doceniani, mają większe rabaty niż przykładowo stały klient. Jeżeli mają Państwo pytania, dodam tylko tutaj w ramach wstępu. Proszę pisać na czacie, jeżeli ktoś będzie potrzebował, udzielę głosu, tak, porozmawiać. Oczywiście też postaram się nagrać to, już jest to nagrywane. Zobaczymy później jakość. Każda osoba może to udostępniać. Oczywiście zapraszam w przyszłości też klientów. Jedziemy dalej. Oferta. Jaką mamy ofertę? Tak z grubsza, tak jak powiedziałem, zrzeszamy kancelarię, więc dzięki temu mamy dostęp do całej palety usług prawnych lub też tworzymy nowe. Głównym naszym oczkiem w głowie to są polisy lokaty. W związku z tym, że wywodzę się z branży finansowej, miałem do czynienia ze sprzedażą tych produktów. One były konstrukcyjnie różnie, można powiedzieć, udane, ze względu na to, że jedna cecha to była odsuwanie pieniędzy od klienta i to było bardzo dobre, ale niestety koszty, które były przypisane tym produktom, były zbyt wysokie. No i niestety sytuacja na rynku zrobiła swoje, tym razem kryzys ekonomiczny związany z spadkami cen nieruchomości na rynku. Drugi obszar to są odszkodowania komunikacyjne. Prowadzimy wszystkie odszkodowania powiązane, jest to związane nawet z odszkodowaniami za błędy lekarskie, często też u konkurencji poruszane, aczkolwiek dla nas, przypomnę, jest ważne to, żeby od samego początku prowadzili to mecenasi, nie likwidatorzy szkód. To też jest duża różnica. Mamy tak zwany trójpodział w leczeniu, czyli badamy, diagnozujemy, później leczymy, rehabilitujemy i znowu podsumowanie poprzez badanie całościowe. To
Druga sprawa, mając dostęp do lekarzy różnego typu, jesteśmy w stanie konsultować te wszystkie dziwne sytuacje, w cudzysłowie dziwne. Ważne jest też to, że rynek w tym roku pokazał dzięki sądom i Sądowi Najwyższemu to, że nawet osoba, która ucierpiała w wypadku, o czym dziecko może dostać zadośćuczynienie, nie tylko odszkodowanie z tytułu wypadku, tylko też zadośćuczynienie w związku z tym, że stało inwalidą, albo na przykład drugi przykład z tego roku, z lutego, gdzie Sąd Najwyższy, postaram się Państwu to dodać, Sąd Najwyższy powiedział, że dziecko, które straciło ojca, znaczy nie straciło ojca, ale ojciec jest inwalidą, też należy mu się zadośćuczynienie, ponieważ nie jest w stanie wychować to dziecko w 100%, tak jakby był pełnosprawny fizycznie. Sekundkę, może pobiorę. Maila. Krzywda wyrządzona ojcu rodzi prawa dla dzieci. Precedensowy wyrok Sądu Najwyższego. Tak jak wspomniałem, w piątek Sąd Najwyższy 19 lutego wydał precedensowy wyrok, który z jednej strony zwiększa uprawnienia najbliższych poszkodowanych w wypadku, z drugiej strony może mieć wpływ na zwiększenie skali ubezpieczeniowej. Ojciec nie ten sam i z tego tytułu dzieci czy dziecko dostaje zadośćuczynienie w wysokości 80 tysięcy złotych od PZU, gdzie pierwsza instancja zasądziła 60 tysięcy, druga instancja 80. Oczywiście PZU odwołało się do Sądu Najwyższego i sąd odrzucił wniosek PZU. Czyli daje to nowe możliwości. Myślę, że warto być na bieżąco. I o tym jeszcze wspomnę, jak go robić, żeby być na bieżąco ze wszystkimi nowinkami, sprawami, bo nawet jeżeli jest to nowa usługa, stara usługa, przepraszam, prawna, też można dużo zyskać, będąc w stałym kontakcie, ale o tym wspomnę za chwilkę. Kolejna tematyka, która będzie poruszona w tym tygodniu, to są frankowicze, czyli osoby pokrzywdzone przez system bankowy. Oczywiście jedyną zaletą tych kredytów to było niskie oprocentowanie, ale to niskie oprocentowanie z dodaniem wszystkich opłat, prowizji, spreadów i tak dalej, niestety często gęsto prowadzi do ruiny gospodarstwa domowe, bo mówimy tu o konsumentach. Kolejnym tematem to jest oddłużanie majątków i kredytów, bardziej tematyka oddłużeniowa i upadłość. Nawiązaliśmy współpracę z czterema kancelariami w ostatnich 4 latach. Tak naprawdę dzisiaj wiemy, która kancelaria jakim tematem może się zająć, typu na przykład jedna upadłością, druga oddłużeniem, trzecia przykładowo pod upadłością przedsiębiorstwa, tak? Rozwiązywanie problemów ZUS nie tylko może, bo też realizowanie celów tak zwanych jak ZUS Ukraina, jest to nasz właśnie nowy flagowy produkt, tak naprawdę już trwa kilkadziesiąt miesięcy z wyrokami, gdzie udowadniamy przed sądem, że mamy rację w związku z tym, że pracodawca nie powinien wprowadzać składki społecznej za obywatela Ukrainy, Nepalu, innych krajów sąsiednich, nie tylko osób, które po prostu przyjeżdżają w celach zarobkowych do Polski. I kolejne nowinki, które się pojawiły w weekend, mówią o tak zwanych pracownikach pomocniczych do pracy sezonowej, około 120 miesięcy dla rolników. I tu już rząd odgórnie przewidział zwolnienie ze składki społecznej. Jest to informacja z lutego, więc myślę, że to jest potwierdzenie naszej racji. Więc nie tylko rolnicy jako przedsiębiorcy mogą mieć zwolnienie, ale także wszyscy przedsiębiorcy, którzy zatrudniają, Polacy, którzy zatrudniają obcokrajowców. Oczywiście, jak ktoś będzie miał pytania, to poruszy to na spotkaniu.
Też oczywiście bardzo gorąco polecam spotkanie w piątek ze względu na to, że będziemy mówić o ochronie danych osobowych, które głównie dotyczy nowelizacja, różnie o tym mówią, o nazwie RODO. RODO weszło w kwietniu 2016, mieliśmy dwuletni okres przejściowy, obowiązuje od 25 maja. Oczywiście jak to Polacy, niestety jesteśmy jeszcze w blokach startowych, ale służymy pomocą, mamy odpowiednich ludzi, którzy zajmują się audytami, są też to inspektorzy, prawnicy. Niestety było bardzo nam ciężko przez pół roku zorganizować grupę osób, fachowców, które to obsłużą i teoretycznie, i praktycznie w terenie, bo niestety bez terenu, czyli wizyty w danych jednostkach gospodarczych, nie jesteśmy w stanie tego zrealizować prawidłowo. Niestety na rynku pojawiło się bardzo dużo ofert typu 200 zł, 1000 zł, które wyłudzają od ludzi pieniądze, ze względu na to, że RODO nie można zrobić po pierwsze na odległość, po drugie, co mi z tego, że dostanę tylko informacje czy nawet pseudodokumenty do wypełnienia, jeżeli nikt nie oszacował poziomu ryzyka u nas, nie sprawdził dokumentów, nie przygotował ochrony danych wszytą na miarę. Niestety w tym przypadku trzeba tak robić. Więc rynek pokazał, że też dużo firm będzie wyłudzać pieniądze. Kolejna rzecz, której tutaj nie widzimy, związana to z oddłużaniem, to jest windykacja. Często stajemy się dłużnikami poprzez tego, że ktoś nam nie zapłacił, więc jesteśmy też wierzycielami w innych sprawach i warto dbać o swoje finanse, więc windykujemy też naszych dłużników, którzy wychodzą z zasady, po co płacić, jak może się po prostu nie odwoła od tego. Jutro zapraszam na franki na godzinę, niestety 18:10, ale myślę, że jeszcze każdy z Was znajdzie czas na to, żeby poświęcić pół godziny na to, żeby porozmawiać o konkretnym produkcie. Troszeczkę się rozgadałem, aczkolwiek jeszcze mamy 15 minut około. Wracając teraz do polisolokat. Polisolokaty powstały w latach początkowych 2000, rozkwitały w 2006-2012. Oczywiście opłaty likwidacyjne, które są przy tych produktach, są niezgodne z przepisami prawa. Są to przepisy zapisane w klauzulach niedozwolonych w UOKiK-u, co to oznacza, że te przepisy są do wymazania, tak jakby można wziąć gumkę i z umowy wygumować te zapisy, wtedy umowa staje się też nieważna. Specjalizujemy się w odzyskaniu pieniędzy z polis UFK, współpracujemy z nami prawnicy znakomicie poruszający się w temacie klauzul niedozwolonych. Pierwsze cztery klauzule, które zostały wpisane do UOKiK-u, są sukcesem naszego doktora prawa, pana Bartosza Ziemickiego, który się specjalizuje od około 8 lat w branży odszkodowawczej dotyczących funduszu z ubezpieczeniowym, polisolokat z funduszami UFK. Odzyskujemy 100% opłat likwidacyjnych, nawet przy ugodach średnio to jest około 100% korzyści. Pamiętajmy też o odsetkach, które należą się takim osobom poszkodowanym. Mamy 96% skuteczności w tym, co robimy. W wielu przypadkach odzyskujemy straty giełdowe, które też występowały. Oczywiście są też produkty tak skonstruowane, że wymuszały sztuczną stratę giełdową. Mam na myśli tutaj produkty Getting Banku, czyli Europy, typu Pareto i Libra. Tutaj automatycznie klient, jak przystępował do programu, wycenę jednostki miał na przykład po 200 zł jedną, a zakupiona była po 100 zł. Miał tak naprawdę odwrócony kredyt. Dodatkowo uzyskujemy ustawę o odsetki, to co wspomniałem, skupujemy polisy aktywne i nieaktywne, to znaczy skupujemy. Jako liczni na rynku też jesteśmy bardzo doświadczeni w skupie wierzytelności, ponieważ taka opłata jest wierzytelnością na rynku i my jesteśmy na tyle doświadczeni, że płacimy od ręki. Tak? Klient może z dnia na dzień dostać pieniądze. Oczywiście prawnie to jest 14 dni, aczkolwiek kwestia, kiedy zostaną dokumenty spisane, można też te procedury przyspieszyć. Oczywiście robimy to bezpiecznie ze względu na to, że dbamy o bezpieczeństwo naszych inwestorów, których jest już kilku, niedługo będzie kilkunastu. Ważne jest to, że skuteczność dzisiaj uprawomocnionych wyroków w przypadku skupionych polis wynosi 99%, może nawet 100. Musiałbym to sprawdzić, następnym razem Państwu powiem, zapiszę. Skuteczność
Skupu. Okej. Czy mają Państwo jakieś pytania? Okej, jak będą pytania, to proszę pisać. W międzyczasie idziemy. Kolejny slajd przesuniemy. A propos Europy, jako pierwsi wygraliśmy też, trochę się pochwalimy, z tym towarzystwem ubezpieczeniowym, trzykrotnie z rzędu. Oczywiście mamy też sukcesy z produktami, które już miały być nie do wygrania, tak twierdzili mecenasi ze strony towarzystw, czyli Generali Profit Premium i Aegon 2123, gdzie produkty były tak stworzone, że opłata była zamieniona na opłatę wstępną, ale sądy twierdzą, tak samo jak my, że jeżeli coś jest utożsamiane, podobne do opłaty likwidacyjnej, a nazywa się inaczej, tak naprawdę jest opłatą likwidacyjną i dalej możemy walczyć. Oczywiście bardzo fajnie nam się działa też przeciwko PZU na życie, bardzo dużo ugód, a przypomnę, że średni okres odzyskiwania pieniędzy u nas w przypadku KNFT to jest 11 miesięcy, 11,5, jeżeli chodzi o generali, to nawet 10,7 miesiąca, a przy ugodach w Polsce to jest około 4 miesięcy, ponieważ procedury są pewne, których nie przeskoczymy. Czy pytania? Na pewno Państwo mogli słyszeć o tym, że albo i nie, że po prostu towarzystwa są takie momenty, że odwołują się nawet do Sądu Najwyższego i pytają na przykład o przedawnienie. Tu produkty są ogólnie, okres przedawnienia jest 10-letni. Dlaczego? Ponieważ świadczenie ubezpieczeniowe ma przedawnienie 3-letnie, a świadczenie nienależne jest 10-letnie. A w przypadku klauzul niedozwolonych dotyczących tutaj ogólnie tego rynku, czyli polisolokat, są to świadczenia nienależne, dlatego też jest okres 10-letni. Oczywiście był przypadek, gdzie sąd okręgowy zgłosił zapytanie do Sądu Najwyższego kilka lat temu, czy faktycznie tak jest. Oczywiście Sąd Najwyższy potwierdził, że jest to 10 lat z kilku przyczyn, przez to, że na przykład umowa jest nieważna w związku z wymazywaniem klauzul. No i opłaty likwidacyjne są zbyt wysokie, niezgodne z przepisami. Konsument był źle poinformowany i wielu innych przyczyn. Oczywiście pojedyncze przypadki też sąd odrzucał. Dzisiaj kolejny raz sąd okręgowy zgłosił zapytanie. Dotychczas, może tu czytam Państwu to, co ostatnio wysłałem. Napisał do nas pan Bartosz Ziemlicki, doktor, który zajmuje się obsługą odszkodowań dotyczących polisolokat. Dotychczas niezwykle rzadko zdarzało nam się przegrać sprawę UFK z uwagi na przedawnienie. Przedawnienie przy umowie ubezpieczenia wynosi 3 lata, a według zasad ogólnych 10. Liczymy zawsze od dnia wymagalności, czyli od rozwiązania umowy, a dokładnie dnia, w którym towarzystwo powinno wypłacić pieniądze. Dlaczego nie od. Kiedyś tłumaczyłem, że od momentu wpływu na konto. Dlaczego nie od momentu wpływu na konto? Ze względu na to, że są wtedy naliczane inne odsetki, jeżeli towarzystwo mówi o tym, że powinno wypłacić tym i tym dniu, a tego nie robi. Więc odsetki, które dzisiaj na przykład ustawowo wynoszą około 7%, kiedyś nawet 14% w skali roku, to zawsze do tych odsetki były też komornicze i te odsetki były znacznie większe. Dzisiaj około 12%. W zależności też od rodzaju roszczenia. Dlatego ważne jest to, że 10 lat jest przedawnienia od wymagalności, czyli od rozwiązania umowy, dokładnie mówiąc, od informacji, kiedy towarzystwo powinno wypłacić pieniądze. Sądy dotąd zgadzały się z nami, że przedawnienie z ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych wynosi lat 10. Sądy warszawskie uważały tak, bo ich zdaniem polisy lokaty to nie są zwykłe polisy, lecz umowy mieszane, które zawierają elementy ubezpieczeniowe, ale także elementy inwestycyjne. To jest sąd wrocławski uważał, tak, bo ich zdaniem opłata likwidacyjna jako oparta na klauzuli niedozwolonej nie jest świadczeniem umowy, a jako świadczenie pozaumowne podlega ogólnym
ogólnym terminu przedawnienia. Jednakże teraz tę sprawę będzie badać Sąd Najwyższy. Sprawa z Sądu Okręgowego Warszawy w sygnaturze 5 CA 606/17 oznacza to dla nas konsekwencje. Po pierwsze, większość sądów zawiesza postępowanie do czasu wydania wyroku Sądu Najwyższego. Mamy takich kilkanaście przypadków. Ostatnio jest tak mało wypłat, dlatego jest tak mało wypłat. Po drugie, jeśli Sąd Najwyższy dojdzie do innego wniosku niż Sąd Powszechny, to przegramy wszystkie te sprawy i to jest około połowy, nie 80%, jak niektórzy uważali, 70%, tylko połowę. Ale z drugiej strony jesteśmy w kontakcie z osobami, które prowadzą różnego typu stowarzyszenia i nie jesteśmy dzisiaj w kontakcie po to, żeby nawet wyjść na ulicę ze względu na to, że nie wiem, że klient, konsument przegra sprawę, to jeszcze będzie miał koszty zastępstwa procesowego, gdzie mogą one wynosić między 3 a 10 tysięcy nawet, tak, średnio. Niestety nie mo to może potrwać, zanim się też dowiemy, jaki będzie wynik. Więc żeby wyjść na, bo Sąd Najwyższy jeszcze nie wyznaczył posiedzenia, na którym to rozstrzygnie. No i oczywiście, jak widzą Państwo, w związku z zawirowaniem w sądach, w polityce sądy znowu rodzą nam pod kurę. Chcą sobie po prostu w ten sposób kupić czas na to, żeby po prostu odgruzować się. Różne są też temu powody. Co mogę powiedzieć? Żeby też zbytnio Państwa nie wystraszyć, ważne jest to, że klient ma kilka możliwości u nas. Może włączę tablicę. Mistrzem, jeżeli jest to kwota sporna, szkodowo 10 tysięcy. Może tak będzie szybciej. 10 tysięcy złotych. Mogę myszkę? Idzie szybciej. Na ogół nie stosuję myszki, aczkolwiek. Dziękuję. Będzie mi łatwiej. Klient ma dwie możliwości. Pierwsza możliwość. I druga. Pierwsza to jest tradycyjna. Literka T. A druga to jest sprzedaż, czyli S. Inaczej mówiąc, też skup z drugiej strony. Czyli klient idzie drogą tradycyjną, musi opłacić 5% opłaty pozwu, chyba że dojdzie do ugody. Jest to zwrotne w momencie wygrania. 5%. Oczywiście też opłaca za pełnomocnictwo, to jest 17 zł. Trwa to około od 8 do 18 miesięcy. Co powoduje, że 18 miesięcy, dlatego że są też apelacje i wydłuża to nam okres. Oczywiście są klienci, którzy trwali i czekali aż 3 lata. Na przykład rok było wstrzymane, była wstrzymana sprawa ze względu na podwyższonego ryzyka. Mając dosyć duże doświadczenie, jesteśmy w stanie określić, jakie są to produkty, jakie jest go. Przypomnę, że skuteczność jest 96% i klientu otrzymuje od 70 do 80%. Dlaczego 70 do 80%? Ponieważ jeżeli nawet weźmiemy prowizję brutto 30% od 10 tysięcy złotych, to jest 77 tysięcy złotych, czyli 70. Ale pamiętajmy, że jeszcze dojdą tu odsetki plus odsetki, które wynoszą około 7% 7% w skali roku. Jeżeli potrwa to półtora pesymistycznie, no to mamy 1500 zł, 10 tysięcy, przepraszam, 10% weźmiemy pod uwagę, bo półtora roku, no to jest 1000 zł, 11 tysięcy, 70%, 30% to jest 3300, czyli klient dostaje 7700, czyli nominalnie nasza opłata z 30 brutto spada do 23% brutto do kwoty 10 tysięcy. Oczywiście, jeżeli ktoś ma polisę
z groźbą przedawnienia i boi się tego, że może przegrać sprawę. Nie widzę przeszkód, żeby też taką polisę scedował i wtedy kosztów zastępstwa procesowego w momencie przegrania nie poniesie. Koszty zastępstwa dzisiaj wynoszą przy kwocie 10 tysięcy. Do kwoty 10 wynoszą, proszę Państwa, mówię, według stawki ministerstwa, obecnej stawki Ministerstwa Sprawiedliwości 1800, a powyżej, czyli 1 grosz powyżej 10, 3600. Więc jeżeli ktoś się odwoła, to nawet może zapłacić 7200, czy tam maksymalnie 7200, bo kwestia, jakie koszty sędzia zaliczy, to jest za pierwszą czy też drugą, bo druga instancja nie musi być 100% pierwszej. Więc 50 na 50. Myślę, że następnym razem Państwu przygotuję gotowe już wyliczenie 50 na 50 i wtedy klient ma pewność, że jeżeli dojdzie do przedawnienia, będzie miał 4-letni, a Sąd Najwyższy uchwali 3-letni okres, to wtedy nie ponosi żadnych kosztów. Jeżeli nie dojdzie do takiej sytuacji, niestety w związku z tym, że cedował to po prostu na naszą firmę czy na osobę, na inwestora, to wtedy dostaje pół na pół, ale ryzyka nie ma. Myślę, że to jest uczciwe, można spać spokojnie, a często klienci też się pogodzili z tymi środkami, które znajdują się na polisie. Co do skupu, klienci dostają około 30%. Oczywiście w związku z tą sytuacją przedawnienie nie każdy inwestor będzie chciał dać 30%. Są inwestorzy, którzy zabronili nam skupowania z groźbą przedawnienia polis, ale przypominam, że są inwestorzy, którzy się nie boją tego przedawnienia. Więc tylko pytanie się rodzi, czy dalej będą średnio skupować za 30% tu i teraz i będą płacić z rynku. Przypuszczam, że tam 5 punktów procentowych może to spaść. Kwestia negocjacji ze strony naszej i klienta, bo zawsze jesteśmy troszeczkę pośrednikami, czyli między młotem a kowadłem. Każdy musi być zadowolony. Oczywiście ryzyka nie ma. 14 dni jest wypłata. Decyzja. Oczywiście, jeżeli ktoś był agentem albo podpisał ugodę, podpisał, co mógł podpisać? Aneks, czy też miał firmę, był agentem ubezpieczeniowym, czy był owcą, to może to jest tak zwana opcja trzecia, tutaj na różowo tak zrobię, czyli będzie to cesja, literka C. Czyli cesja na osobę trzecią i też są te same zasady, czyli 50, co w przypadku przedawnienia, 50 na 50, nie ma ryzyka i taki agent może spać spokojnie. Ja jako osoba, która była współwłaścicielem też multi agencji ubezpieczeniowej, która była też agentem, sprzedawała produkty finansowe, miałem 4 polisy, jak dobrze pamiętam, i wszystkie te polisy wygrałem. Oczywiście osoba, nie byłem wezwany ani jako świadek, ani jako strona. Czasami zdarzają się wezwania naszych klientów jako strony, ale proszę pamiętać, że nie ma obowiązku wstawiennictwa. Oczywiście czasami prosimy klienta po rozmowie, takiej szczerej rozmowie o to, żeby się zgłosił, ze względu na to, że sędzia też może mieć swoje ego i może mieć to wpływ, jego nieobecność może mieć wpływ dzisiaj na wyrok. Oczywiście kiedyś takiej sytuacji nie było, dzisiaj już są. Czy mają Państwo jakieś pytania? Ok. Jeżeli Państwo nie mają pytań, to przejdźmy dalej. Omówiliśmy Państwu produkt, przedstawiliśmy ofertę, oczywiście powiedzieliśmy o tych konsekwencjach związanych z przedawnieniem. Oczywiście osoby, które z nami współpracują, też będzie miało to wpływ na wynagrodzenie, ponieważ na dzień dzisiejszy, w związku z tym, że jest groźba zmiany okresu przedawnienia z 10 na 3 lat, część wynagrodzeń nie będzie płatna z góry ze względu na to, że po prostu firma musi być stabilna. Oczywiście to jest mikroułamek tego, co Państwo mogą zarabiać w firmie lub zarabiają dzięki temu, że pomagają Państwu innym osobom. Oczywiście osoby, które tutaj są wśród nas, klienci, mogą spać spokojnie, ponieważ każda złotówka, która jest pobrana od sukcesu, jest rozliczana prawidłowo, są odprowadzane podatki. Oczywiście tutaj Państwo jako ten podmiot trzeci
dostaję pieniądze za nic, bo wręcz dlatego, że VAT jest przypisany usługom prawnym, według mnie powinny być te usługi zwolnione z VAT-u, ponieważ konsumenci płacą stawkę 23% z tytułu właśnie tego, że my obsługujemy. A można by było mieć tańsze usługi. Oczywiście pracujemy na też, dodam tutaj, pochwalę się nad projektem unijnym, który będzie dofinansowywał przedsiębiorców, głównie i konsumentów, w celach tego, żeby zrefundować koszty związane z obsługą prawną. Jest to bardzo ważne, na przykład dla osób, które są zadłużone, przedsiębiorców, czy też osób, które mają problemy z prowadzeniem polityki ochrony danych osobowych. Też, co chciałem na zakończenie powiedzieć, to, że są tak zwani dyżurni. Każdy, kto wejdzie na stronę KNF Team, wejdzie zakładkę kontakt, są tam też informacje o dyżurnego, o dyżurach. Każdy może zadać pytanie, jeżeli porozmawiać. Oczywiście, jeżeli ktoś jest poza godzinami dyżuru, można napisać maila, SMS-a. Dyżury są od poniedziałku do piątku, nawet do godziny 21:02. I w sobotę do godziny 14, jak dobrze pamiętam. Oczywiście można się umówić na kontakt nawet, słyszałem, w niedzielę, chociaż proponowałbym to ten czas zostawić dla siebie, jeżeli ktoś i rodziny, jeżeli ktoś jest daleko od rodziny, mieszka w drugim końcu Polski czy Europy, to polecam własną edukację, podnoszenie swojej wartości, bo jak wiemy, jesteśmy największą wartością. Pomimo tego, że jak maszyna się zepsuje, to ją naprawiamy dalej, firmie działa, przedsiębiorstwo, a z człowiekiem już tak nie jest, to i tak wartość człowieka jest największa, bo tworzy, jest twórcą wszystkiego, a osoby, które się edukują, podnoszą swoją wartość. Więc nasi edukatorzy to są dyżurni, którzy cały czas są twarzą też dziedzialnych działów prawnych czy projektów i są na bieżąco z nowościami, ze wszystkim i są tymi łącznikami między na przykład prawnikami, adwokatami, radcami prawnymi, prezesami czy inwestorami, tak żeby po prostu przekazywać te informacje Państwu jak najszybciej, tak żeby łatwiej było pomagać osobom. A ważne jest to, że po prostu dzięki tej pomocy ludzie odzyskują pieniądze, dzięki tej edukacji wiedzą, jak robić, żeby nie popełniać tych samych błędów, a my, mając też to jako wartość dodaną, dodatkowo jeszcze zarabiamy pieniądze. Oczywiście firma w tym roku będzie też prowadzić nowy system informacji, edukacji. Wczoraj mieliśmy spotkanie z przedstawicielem firmy szkoleniowej i nie tylko, bo i rekrutacyjnej, więc będziemy wdrażać nasze produkty na cały rynek, te nasze nowości, które Państwo w tym tygodniu, w najbliższych poznają. Zapraszam jutro Państwa na spotkanie o godzinie tym razem 18:00. Spotkanie będzie dotyczyć frankowiczów. Na pewno poprowadzę je ja, może w obecności jeszcze jednej osoby, a nie zdradzę, żeby nie zapeszyć. Jeżeli będą pytania, to będzie nas już dwóch fachowców docelowo, nawet na takich spotkaniach będą trzy osoby, które każda z nich się będzie osobno wypowiadać na temat na przykład oferty firmy, kolejna osoba na temat właśnie technologii, no oczywiście i problemów. Dobrze, dziękuję Państwu za spotkanie. Mam nadzieję, że pomoże to Państwu w rozwoju, pomoże Państwu w tym, żeby nabrać wiarę i siłę, że można razem z KNF Team, które wspomaga z jednej strony Komisję Nadzoru Finansowego po to, żeby bronić kapitału poszkodowanych, ani instytucji finansowych, a z drugiej strony jest zespołem, który jest bardzo ważny, ponieważ dzięki temu, że działamy w zespole, w teamie, kancelarie też to rozumieją, jesteśmy w stanie wygrać z molochami, z instytucjami finansowymi, z instytucjami państwowymi, korporacjami, które nas na każdym kroku próbują, można powiem brutalnie, zrobić z nas niewolników poprzez środek płatniczy, czyli na przykład złotówkę, euro, dolara, gdzie zaciskają nam pętlę na szyi i dzięki temu też gubimy najcenniejsze aktywo, czyli czas. Dziękuję Państwu jeszcze raz. Zapraszam ponownie. Jutro o godzinie 18:00 ciąg dalszy nastąpi.